armię świata Defense 24. Jeżeli podoba się Państwu seria Armię Świata, zachęcamy do kliknięcia łapki w górę, komentowania i subskrybowania kanału. Azerbejdżan to była republika ZSRR i jedno z trzech niewielkich państw leżących obecnie na Kaukazie. Graniczy z Armenią, Turcją, Iranem, Rosją i Gruzją, a od wschodu ma długą linię brzegową Morza Kaspijskiego, nad którym leży też stolica Azerbejdżanu, Baku. Z tego trójkąta państw kaukaskich Azerbejdżan jest jedynym państwem, w którym dominuje islam, a także najbardziej agresywnym. Agresja ta wynika z chęci odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem, czyli rejonem formalnie należącym do Azerbejdżanu, ale de facto kontrolowanym przez autonomiczne, nieuznawane na świecie proarmeńskie państwo Arkach. Azerowie żyją nie tylko w Azerbejdżanie, ale są także dużą i ważną mniejszością w północnym Iranie. Azerowie żyją też w kaukaskiej części Rosji i Gruzji. W samym tylko Azerbejdżanie żyje dzisiaj 10 300 000 ludzi, z czego ponad 90% to etniczni Azerowie. Populacja ta zamieszkuje terytorium liczące 86,5 tysiąca km2 i w 2021 roku wypracowała produkt narodowy brutto w wysokości 55 miliardów dolarów. Znaczna część PKB wydawana jest i była na siły zbrojne. W 2022 roku przeznaczono na nie 5,5% PKB, co dało kwotę około 3 miliardów dolarów, a zatem większą niż na przykład w przypadku Białorusi i niewiele mniej niż Kazachstan. W ciągu ostatnich kilkunastu lat sumy na siły zbrojne systematycznie rosły wraz z azerbejdżańskim PKB. Skokowy wzrost nastąpił w 2019 roku, a inwestycje w zbrojenia napędzał konflikt o Górski Karabach. Z czasem, dzięki poniesionym inwestycjom, to właśnie Azerbejdżan stał się w tym konflikcie stroną dominującą, która potwierdziła swoją dominację w wojnie z Armenią w 2020 roku. Co ciekawe, Azerbejdżan jest jednocześnie państwem współpracującym z NATO, bilateralnie z Turcją, ale także z Rosją, chociaż te ostatnie więzi obecnie ulegają wyraźnemu ochłodzeniu. Siły zbrojne Azerbejdżanu liczą dzisiaj 67 tysięcy żołnierzy, plus co najmniej 15 tysięcy członków innych służb paramilitarnych, wojsk wewnętrznych, Gwardii Narodowej, Straży Granicznej i Straży Wybrzeża. Nakłady na te ostatnie służby niekoniecznie mieszczą się we wspomnianym powyżej budżecie obronnym, co może oznaczać, że realnie Baku przeznacza na szeroko pojętą obronność znacznie więcej niż 3 miliardy dolarów. Siły te może wesprzeć 300 tysięcy przeszkolonej rezerwy. Liczba ta zawstydzająca chociażby współczesną Polskę przy tak małym budżecie była możliwa do osiągnięcia dzięki prowadzonemu poborowi z okresem służby w wymiarze od 12 do 18 miesięcy. Żołnierze Azerbejdżanu służą w trzech rodzajach sił zbrojnych: w wojskach lądowych, siłach powietrznych i marynarce wojennej. Największe są oczywiście wojska lądowe, w których służy ponad 56 tysięcy ludzi. Ich struktura jest bardzo prosta i dzielą się one na 5 podobnych do siebie korpusów armijnych. Każdy z nich ma podporządkowane sobie brygady piechoty zmechanizowanej bądź zmotoryzowanej. W centralnej części kraju rozmieszczony jest pierwszy korpus armijny z 6 brygadami piechoty zmotoryzowanej. Z kolei drugi korpus armijny z 5 brygadami jest rozmieszczony wzdłuż granicy ze spornym Górskim Karabachem. Trzeci korpus armijny z 6 brygadami stoi z kolei w północno-zachodniej części kraju przy granicy z terytorium właściwej Armenii,
Czwarty korpus z trzema brygadami znajduje się w rejonie stołecznego Baku i półwyspu Apsheron. Natomiast ostatni, piąty korpus z trzema brygadami jest rozmieszczony w oddzielonej terytorialnie od pozostałej części kraju na Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej, położonej pomiędzy terytorium Armenii i Iranu. Oprócz tego bezpośrednio pod dowództwo całych wojsk lądowych podlegają Brygada Artylerii Rakietowej, Szkolna Brygada Artylerii, a także Pułk Przeciwpancerny oraz jednostki pomocnicze, Brygada Łączności, Saperów i Logistyczna. Łącznie daje to 19 brygad piechoty zmotoryzowanej i 4 zmechanizowanej, 3 brygady artylerii i Pułk Przeciwpancerny plus jednostki pomocnicze. Wyraźnie widać, że wojska lądowe Azerbejdżanu są nastawione przede wszystkim na konflikt z Armenią, z dwoma silnymi korpusami na granicach z nią i trzecim, który choć rozmieszczony w centrum kraju, a także blisko granicy irańskiej, także może łatwo wesprzeć związki walczące na zachodzie. Dwa pozostałe korpusy są nieduże, jednak piąty korpus w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej można uznać za silny, biorąc pod uwagę wielkość chronionego przez niego terytorium. Za skromny można za to uznać korpus chroniący wschodnią część kraju i stolicę. W ostatnim czasie pojawiła się też informacja, że Azerbejdżan zaczął tworzyć kolejny, szósty korpus armijny. Za tajemnicze trzeba uznać siły specjalne Azerbejdżanu, co do których liczebności pojawiają się różne sprzeczne informacje, w tym nawet taka, że liczą one aż 24 tysiące ludzi. To wątpliwe, szczególnie, że Azerowie podkreślają, że kandydaci do tych sił przechodzą bardzo rygorystyczną selekcję i rekrutowanych jest w efekcie mniej niż 10% kandydatów. W liczbie 24 tysięcy, o ile jest prawdziwa, znajdują się też zapewne wszystkie pododdziały specjalne podległe azerbejdżańskiemu Ministerstwu Obrony, w tym 52. Brygada Jaszma, ale także siły specjalne Straży Granicznej, MSW, Marynarki Wojennej, Piechoty Morskiej, Wywiadu czy Brygada Specjalna Republiki Nachiczewan. Są to jednostki i pododdziały o różnej wielkości, jakości i zastosowaniu. Z pewnością jednak skuteczne, ponieważ przypisuje się im wiele sukcesów w wojnie z 2020 roku i wiadomo, że przynajmniej część z nich szkolili specjalsi amerykańscy, tureccy i raczej na pewno także izraelscy. Przed wojną 2020 roku wojska pancerne Azerbejdżanu dysponowały 437 czołgami, w tym setką względnie nowoczesnych T-90S, 250 T-72 różnych wersji, w tym wielu po modernizacjach i około setką sędziwych T-55. Z liczby tej utracono przynajmniej 62 wozy, w tym 53 T-72 i 10 T-90. W linii pozostaje więc maksymalnie około 90 T-90 i 200 T-72. Azerbejdżańska piechota posiadała przed 2020 rokiem 215 bojowych wozów piechoty, w tym 32 BMP-1, 33 BMP-2, 88 nowoczesnych BMP-3 i ponad 50 kołowych BTR-82A. Więcej, bo niemal 600, było transporterów opancerzonych, z czego ponad połowę stanowiły MTLB, a pozostałe BTR-60 i 70. Z tych ponad 800 pojazdów piechoty co najmniej 130 zostało zniszczonych w wojnie 2020 roku. Dodatkowo około 150 BMP-1 i BMP-2 i pewna ilość BTR-ów służy także w Azerbejdżańskiej Straży Granicznej, a kolejne BTR-y w wojskach wewnętrznych. Nowocześniejszy park maszynowy stanowi około 90 południowoamerykańskich pojazdów klasy MRAP, Marauder i Matador, a także po kilkadziesiąt tureckich samochodów opancerzonych Cobra i izraelskich Sandcat. W rozpoznaniu wykorzystywanych jest także 15 wozów BRM-1 i 20 BMD-1. Artyleria Azerbejdżanu to ponad 100 sztuk artylerii samobieżnej, w tym 46
122 mm 2S1 goździk, 39 systemów kalibru 152 mm, w tym 5 izraelskich kołowych Haubis Atmos 2000 i 12 203 mm systemów 2S7 Pion. Możliwe też, że Azerbejdżan posiada kilkadziesiąt czeskich systemów typu Dana. Do tego dochodzą 233 posowieckie działa ciągnione kalibrów 122, 130 i 152 mm. Ciekawostką są moździerze samobieżne, bo poza 18 popularnymi w krajach posowieckich 2S9 Nona, Azerowie mają także podobną liczbę nowoczesnych, produkowanych na eksport rosyjskich moździerzy 2S31 Vena, opartych o kadłub BMP-3. W służbie jest też 112 moździerzy ciągnionych kalibru 120 mm. Z kolei w artylerii rakietowej wykorzystywanych jest ponad 40 122 mm wyrzutni BM-21 Grad, 8 RM-70, ale także co najmniej 10 izraelskich wyrzutni Lynx. W kalibrze 128 mm wykorzystywanych jest 12 chorwackich systemów RAK-12. Do tego dochodzi 18 220 mm systemów TOS-1A, 30 300 mm 9A52 Smiersz, co najmniej 6 białoruskich Polonezów i 21 302 mm tureckich systemów rakietowych T-300 Kasirga. Imponującą artylerię rakietową uzupełnia kilka wyrzutni pocisków Ziemia-Ziemia, 4 9K79 Toczka i 2 izraelskie wyrzutnie typu Lora, a także amunicja krążąca różnych izraelskich typów, w tym Harop, Harpy i Orbiter. Do samoobrony wojska lądowe Azerbejdżanu wykorzystują systemy bardzo krótkiego zasięgu 9K33 Osa i Strzała 10, a także manpadsy rodzin Strzała i Igła oraz armaty ZU-23-2. W zasięgu średnim wykorzystywane są dość stare systemy 2K11 Kru. Do zwalczania celów opancerzonych używa się 10 niszczycieli czołgów Chryzantema S i pojazdy Sandcat zaopatrzone w wyrzutnie izraelskich pocisków Spike ER. Piechota Azerbejdżanu wykorzystuje także ręczne pociski Spike LR, a także rosyjskie pociski Metys, Konkurs i Fagot. Do rozpoznania wykorzystywane są bezzałogowe systemy taktyczne Aerostar, a do samoobrony przed dronami przeciwnika liczne izraelskie systemy antydronowe. W siłach powietrznych Azerbejdżanu służy około 8 tysięcy ludzi i eksploatują one 6 baz lotniczych. Element bojowy stanowi pojedyncza eskadra myśliwców MiG-29, których łącznie Azerowie posiadali 15, ale część mogła ulec zniszczeniu w zakładach lotniczych we Lwowie w Ukrainie, gdzie przechodziły modernizacje, a następnie zostały zbombardowane przez Rosjan. Do tego dochodzi eskadra kilkunastu samolotów pola walki Su-25 plus być może kilka przedstawiających niską wartość bojową MiG-21. Lotnictwo transportowe jest niewielkie. Posiada dwa ciężkie Iły-76, jednego średniej wielkości Ana-12 i 3 Jaki-40. Do transportu VIP wykorzystywane są dwa Gulfstreamy G550 i jeden G650 oraz pojedynczy Airbus A319 i pojedynczy Tupolew Tu-154. Natomiast w lotnictwie szkolnym zgromadzonym w jednym pułku wykorzystywanych jest 12 L-39 Albatros i trwają dostawy lekkich tureckich samolotów szkolnych z napędem tłokowym Super Muszak, których docelowo ma być 10. W pułku śmigłowcowym służy z kolei 26 Mi-24 i ponad 32 maszyny rodziny Mi-8. Uzupełnia je 7 służących do szkolenia polskiej produkcji śmigłowców PZL Mi-2, 3 K-32 i pojedynczy Bell-412. Kolejne śmigłowce bojowe, 24 Mi-35M, wykorzystuje, i tu ciekawostka, azerbejdżańska Straż Graniczna. Siły powietrzne eksploatują też liczne bezzałogowce
rozpoznawcze i bojowe. Są to głównie systemy izraelskie, z których część jest produkowana w Azerbejdżanie. Są to systemy Heron, Hermes 900, Hermes 450, Searcher, Aerostar i Orbiter, których łącznie jest w służbie co najmniej kilkadziesiąt zestawów. W charakterze średniego zasięgu bezzałogowców bojowych używane są sławne tureckie Bayraktary TB2. W obronie powietrznej wykorzystywane są systemy średniego zasięgu S-200 Vega, S-300 PM i PMU-2 oraz krótkiego zasięgu stare S-75 Dźwina oraz nowsze 9 K-37 Buk, a także izraelskie systemy Barak El-Rad. Jako systemy bardzo krótkiego zasięgu wykorzystywane są izraelskie systemy Barak M-Rad. Dokładna liczebność azerbejdżańskiej obrony powietrznej pozostaje niejawna. Marynarka wojenna pozostaje najskromniejszą formacją w siłach zbrojnych Azerbejdżanu. Służy w niej 2200 marynarzy i posiada ona dwie bazy morskie. Jedną z nich jest Puta w stołecznym Baku, która jest jednocześnie największą bazą morską na całym Morzu Kaspijskim. Druga baza położona jest w Zig, gdzie stacjonuje azerbejdżańska piechota morska. Azerbejdżan posiada też własną stocznię budującą i remontującą okręty. Trzon floty stanowi zmodernizowana z pomocą USA mała fregata typu Pietia 2, wspierana przez 3 okręty rakietowe typu Moskit i 7 małych patrolowców różnych typów i klas. Do tego dochodzą 4 posowieckie trałowce, 3 jednostki pomocnicze i 6 polskiej produkcji starych okrętów desantowych typu Północny. Kolejne patrolowce i okręty rakietowe służą w Straży Wybrzeża. Jest tam 6 nowoczesnych okrętów patrolowych typu SAR-6 izraelskiej produkcji z pociskami Spike and Loss o zasięgu 25 km, a także 6 szybkich łodzi uderzeniowych Shalak-5. Do tego dochodzi okręt rakietowy typu OSA-2 oraz jednostki pomniejsze i pomocnicze. Sędziwym na ogół okrętom towarzyszy nowoczesne, choć nieliczne lotnictwo morskie z maszynami zakupionymi w Unii Europejskiej. Do patrolowania przestrzeni morskich wykorzystywane są 3 samoloty CASA CN-235, a także 2 śmigłowce Dauphin i 1 Super Puma. Wszystko to sprawia, że Azerbejdżan jest liczącym się graczem na Morzu Kaspijskim, choć z pewnością nie najsilniejszym. Zdolności marynarki wojennej dopełnia tzw. Batalion Piechoty Morskiej Azerbejdżanu, liczący 2000 żołnierzy i posiadający pododdziały zaliczane do wojsk specjalnych. Kształt sił zbrojnych Azerbejdżanu wyraźnie wskazuje na militarne cele tego państwa, czyli odzyskanie Górskiego Karabachu. Inwestycje dotyczą więc przede wszystkim wojsk lądowych i wspierających je formacji, które są często nawet lepiej wyposażone niż klasyczni żołnierze, a siły zbrojne Azerbejdżanu są coraz lepiej uzbrojone i wyszkolone i potrafią przeprowadzać nowoczesne uderzenia z wykorzystaniem m.in. systemów bezzałogowych i żołnierzy wojsk specjalnych. Wydaje się, że w kolejnych latach przychody z handlu i przesyłu paliw umożliwią dalszą rozbudowę azerbejdżańskich sił zbrojnych, a co za tym idzie większe oddziaływanie tego państwa na region Kaukazu. Szczególnie, że ambicje Baku nie ograniczają się tylko do kupowania uzbrojenia i rozbudowy sił zbrojnych, ale także istnieją wielkie plany, częściowo już zrealizowane, rozbudowy własnego przemysłu zbrojeniowego i tam, gdzie to możliwe, uniezależniania się od dostaw z zagranicy. Rozwój techniczny i przyswajanie sobie zachodnich metod prowadzenia wojny nie idzie jednak w parze kulturą użycia sił zbrojnych, a azerbejdżańscy żołnierze nie dość, że wykazują się w czasie walki barbarzyńskimi czynami, to nawet nie próbują ich ukrywać i z dumą prezentują ich nagrania w internecie.